Mamo, mam chłopaka. Chciałabym, żebyś go poznała. Piszemy do siebie od pół roku. Jutro zobaczę go pierwszy raz. Więc mówi pan, że lubi podróżować. Ja to biorę sobie taki pakiecik. Zbliżenia opowiadają historię trójki bohaterów. Mamy matkę, którą gra Ewa Wiśniewska, jej córkę, 37-letnią rzeźbiarkę, którą kreuje tutaj Joasia Orleańska, i mamy męża tej córki, czyli Jacka, mężczyznę, który znalazł się pomiędzy tymi kobietami w tym właśnie dziwnym układzie. Jest to historia o kobietach, które się bardzo kochają, ale które również kochają taką miłością zaborczą, miłością, która właściwie nie znosi konkurencji. W tym układzie, mimo że tak naprawdę... Punktem wyjścia do opowiedzenia tej historii była na pewno moja relacja z mamą, która jest bliska, aczkolwiek no, dosyć szybko jednak uświadomiłyśmy sobie, że każda z nas potrzebuje też swój świat zbudować i mieć taką własną przestrzeń. Natomiast no, też obserwacje moich koleżanek, rozmowy z kobietami. Ale z drugiej strony oczywiście też korzystaliśmy z porady terapeutów, psychologów i okazuje się, że to jest naprawdę bardzo powszechny problem. Wszędzie tam, gdzie ta miłość jest taka wielka, taka właśnie wylewająca się, taka powiedziałabym romantyczna, to niesie ze sobą bardzo duże zagrożenie, bo tak jak niedobry jest niedobór miłości, tak pewnie niedobry też jest nadmiar. W pierwszym filmie, który zrealizowaliśmy w Pręgach, opowiadaliśmy historię o trudnej relacji ojca i syna. Z tym, że mam wrażenie, że ten męski świat rządzi się trochę innymi prawami, że to jest świat, w którym się łatwiej i szybciej pewne rzeczy rozwiązuje. Natomiast kobiety o wiele bardziej skupiają się na niuansach, na pewnych subtelnościach. Takie gry słowne, presja psychiczna czasami bardziej bolą niż nawet rozwiązanie sprawy siłowej. Słuchałam przez ostatnie lata wypowiedzi różnych aktorek, które skarżyły się i ubolewały nad tym, że jest bardzo mało ciekawych ról kobiecych. No i tak chcieliśmy z Wojtkiem Kuczokiem, z którym do tej pory bardziej omawialiśmy świat męski, dać tym aktorkom szansę na to, żeby pokazały się właśnie w jakiejś nowej odsłonie i roli bardziej, powiedzmy, głębokiej, pełnej. Uwolnij nas od siebie. Chcieliśmy też, żeby to była historia o kobiecym świecie i też o tym właśnie, że ten świat często jest naznaczony cierpieniem, samotnością i też próbą znalezienia szczęścia, ale może niekoniecznie zawsze szuka się go tam, gdzie ono tak naprawdę jest.